książki, filmy, programy. W cyklu Pani od Komunikacji Inspiracje będę dzielić się z Wami swoimi przemyśleniami na temat książek, filmów, być może jakichś wydarzeń kulturalnych, które mnie inspirują, mnie dają wiedzę, którą to potem wiedzą mogę się z Wami dzielić. Na pierwszy odcinek wybrałam jedną z ważniejszych dla mnie książek w moim życiu zawodowym. To książka przede wszystkim prosta i konkretna. Tak jak zdążyliście się zorientować, jestem fanką takiego typu komunikacji i takie też książki będę Wam polecać. Takie, które bez zbędnych opisów będą dawać Wam narzędzia, techniki, sposoby, które później ćwicząc w praktyce będą pozwalały Wam ulepszać, poprawiać Waszą komunikację. Być może kojarzycie takie wydarzenie międzynarodowe, jakim jest konferencja TED. Na konferencji TED swoje prezentacje miały takie postaci jak Al Gore, Steve Hawking czy Bill Gates. To miejsce, które gromadzi ludzi nauki, ludzi wiedzy, ludzi techniki, ale też ludzi, którzy po prostu mają do powiedzenia bardzo ciekawe historie. Na kanwie tego programu powstała książka Mów jak TED. Są w niej opisane różne sposoby na to, jak mówić, jak prezentować, żeby odnosić takie wrażenie jak na występach na konferencji TED. Jedną z technik, o której pisze autor, jest technika 18 minut. Badania naukowców wykazują, że poziom naszej koncentracji i pracy naszego mózgu jest bardzo specyficzny. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie non-stop nad czymś się koncentrować ani skupiać. Dlatego jeżeli prezentacja ma dokładnie 18 minut, to gwarantuje to słuchaczowi, że będzie w stanie bardzo dużo zapamiętać i gwarantuje to mówcy, że dużo z tego, co powiedział, zostało zapamiętane. W tej książce pojawiają się bardzo ciekawe cytaty. Dwa z nich chcę Wam dziś przytoczyć. Pierwszy brzmi: opowieści to po prostu dane z duszą. To bardzo ważna rzecz, ponieważ opowieści stanowią o jakości naszej prezentacji. Kiedy o czymś opowiadam i robię to tak, jakbym opowiadała wydarzenie z mojego życia, mojej przyjaciółce, automatycznie robię to prostszym językiem, automatycznie jest to język, w którym jest wystarczająca ilość emocji i niewerbalnych środków wyrazu. W związku z tym warto spojrzeć na swoją prezentację jak na opowieść, jak na pewną historię, którą chcecie przedstawić, nawet jeśli to jest coś tak nudnego, jak spotkanie z zarządem czy prezentacja projektu. Jeżeli prezentację projektu potraktujecie jak wyzwanie, jak moment do opowiedzenia historii, gwarantuję Wam, że będzie to bardzo dobrze odebrana prezentacja, że ludzie nie będą się nudzić, będą czuli, że dobrze spędzają czas, a Wy po prostu osiągniecie sukces. Carmine Gallo pisze rozdział o tym, że trzeba w każdej prezentacji mówić o czymś nowym. Cytuję tutaj Roberta Ballarda, który był badaczem Titanica i wystąpił na konferencji TED w 2008 roku i powiedział: tego, co dzisiaj zobaczycie, nie było w podręcznikach, kiedy chodziłem do szkoły. To paradoksalnie bardzo ważny cytat, który mówi o tym, że każda prezentacja musi być czymś nowym. Co to oznacza? To oznacza, że powielana wiedza, szczególnie wiedza podstawowa, jest nudna. Nikt nie chce kolejny raz słuchać tego samego, zwłaszcza jeżeli dobrze wszystkie te informacje zna. Jeżeli musicie podać te informacje, no bo tego wymaga wprowadzenie w temat, przeplećcie je z jakąś anegdotą, historią, dołóżcie jakiś smaczek, który spowoduje, że Wasza historia będzie ciekawa. Pamiętajcie, że nowość to coś, co zawsze chętniej jest przyswajane. Książka Mów jak TED jest dość gruba.
i zawiera bardzo dużo ciekawych wskazówek. Kiedy ją przeczytacie, dowiecie się nie tylko o tych kilku rzeczach, które tu wymieniłam, ale także dowiecie się o tym, jak budować system argumentacji, jak budować motto, czy też jak występować i czy komunikacja niewerbalna rzeczywiście ma takie znaczenie, jakie jej przypisujemy. Zachęcam Was do zakupu tej książki, ale przede wszystkim do jej przeczytania i wdrożenia w życie, bo jest to podręcznik, z którego warto skorzystać i warto ćwiczenia, które są tam podane, wdrażać w życie i próbować w swojej komunikacji.